dalej. No ale wiecie Państwo, no jak się tak przyjrzeć pewnym rzeczom, no to, to można też zauważyć coś takiego. Ja nie wiem, na ile Państwo też historią się interesujecie, bo jeżeli chodzi o opisy starotestamentowe, to te różne rzeczy zapisane na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, to one swoje źródło mają z innej kultury, nie? No to Żydzi to włączyli do takiej kultury żydowskiej. Zaczęto to układać w formie takiej spisanej historii narodu żydowskiego. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, na przykład historia o potopie czy o Mojżeszu, to miała swoje początki w historiach w pewnych egipskich, tylko zmieniono nazwy miejsc czy nazwy osób, nie? One... Że w różnych kulturach historia chociażby o potopie, no, całą kulę ziemską. Różne formy, tak nazwę, różne formy. No tak, ale gdzie, bo dzisiaj są możliwości takie badania tego, jak przenikały pewne zwyczaje, czy obrządek, czy wierzenia, nie wiem, rozwój czegokolwiek, jak przenikało z jednej kultury do innej, jak to się rozprzestrzeniało. I no te opowieści o potopie, to tak naprawdę jak się weźmie do ręki Biblię, to się okazuje, że to było kopiowanie czegoś, co już istniało wcześniej. To zostało skopiowane, to zostało wzbogacone, tak, że było przyjemne do czytania. Taka pewna historia. Wiecie Państwo, z mojego punktu widzenia to tworzenie pewnych opowieści to było po to, żeby z jednej strony dać podstawę do tego, że jest ktoś, kto jest prawodawcą, jest ktoś, kto jest sędzią, wykonawcą wyroków, prawda? No, państwo Izrael musiało mieć jakieś swoje zręby i te zręby tworzono poprzez te opowiadania, tak? Jakieś historie, że tam dawno, dawno temu, to też jeśli chodzi o polską historię, to w Polsce mamy historię, którą możemy ją udokumentować, jest udokumentowana historycznie czy archeologicznie i tak dalej, ale mamy też taki okres w historii Polski, który nazywamy okresem mitycznym. I to się to istnieje w nauczaniu historii, istnieje też nauczanie tego, co niosą ze sobą te opowiadania z tego okresu mitycznego. Nie, bo to tak. Biblia o tyle się różni może od historii, bo mamy to na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Historia różnie wygląda, w zależności tam, jaka opcja ją przedstawia, albo. No to tak to jest, nie? Tak? Kto rządzi, to przedstawia pewne rzeczy w tą stronę i na inną. Ale jeżeli chodzi o Biblię, to mamy taką ścisłość, bo tak, nie dość, że mamy dziesiątki pisarzy różnych fragmentów. Tak. Mamy długi okres czasu, 2600 lat, okres spisywania Biblii. Mm-hmm. I Biblia zachowuje ścisłość. To nie ma tam zamętu. Jak się bliżej przygląda różnym szczegółom, to się zazębia. Także to jest coś, co nie ma w historii, no nie wiem, jakiejkolwiek gdzie indziej pisanej. No ja właśnie co do tego mam pytania, bo właśnie w tym kierunku ja sporo badałem, analizy robiłem i wiecie Państwo właśnie, no Pan mówi, że nie ma zaprzeczeń, a ja ewidentnie widzę zaprzeczenia. I to w wielu sprawach są zaprzeczenia. Już od samego początku, jak się czyta, jeżeli ja tutaj mam przed sobą Pismo Święte, ja tu sobie zaznaczyłem niektóre rzeczy. Oj, przepraszam, tu coś przewróciłem, muszę to podnieść. No jest to. No tak, chodzi o kwestie naukowe, nawet jeżeli chodzi o kwestie prawne, o kwestie historyczne, chodzi o daty, chodzi o geografię, tak, tak. To jest bardzo dużo różnych rzeczy, które często
które mogą totalnie pokazać, że coś jest fałszywe, ale Aha. też że prawdziwe, nie? No, no. No, wiecie państwo, ja na przykład... No, jeśli chodzi o sam początek, na przykład, ja tutaj widzę, na przykład, tu jest mowa o stworzeniu człowieka i zwierząt i roślin i tak dalej. No i na przykład, nie wiem, czy państwo wyłapaliście, ale to są dwa opisy stwarzania na samym początku. Są dwa opisy stwarzania. Na przykład jeden opis mówi, że zostały stworzone rośliny, potem, że zostały stworzone zwierzęta, a następnie jest powiedziane, że ludzie zostali stworzeni. Nie? To jest w pierwszym rozdziale. Tutaj ja mam przed sobą. Jest napisane tak na przykład 26 mówi, przemówił, że Bóg powiedział, uczyńmy człowieka. Ja mam tutaj wasz przekład Pisma Świętego, bo ja dostałem tutaj to od właśnie tej osoby, z którą mam kontakt, ona mi przywiozła na obraz, na nasze podobieństwo i niech będą podporządkowane ryby morskie, latające stworzenia, niebios i tak dalej. No i człowiek został, prawda, uczyniony. Natomiast drugi opis stwarzania, oczywiście on jest umieszczony w trochę innej narracji, ale chodzi mi o samą tę kolejność. Na przykład drugi rozdział mówi o tym, że... siódmy werset. Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia, no i człowiek stał się duszą żyjącą. No fajnie, bardzo, bardzo fajnie. No i potem tam umieścił człowieka w Edenie, tak? I w 9 czytamy, Jehowa Bóg, proszę zobaczyć kolejność, Jehowa Bóg sprawił, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo ponętne, czyli drzewo dobre, żeby mieć z niego owoc i tak dalej, i tak dalej. To mamy informację, że drzewa zaczęły rosnąć później po stworzeniu człowieka. A dopiero dalej, jeśli można kontynuować, dopiero mamy w kolejnej części, Bóg wziął człowieka, umieścił go w ogrodzie, żeby o niego dbał i dał mu też nakaz, że może jeść, z tego to jest 16 werset, no tylko tam 17, że nie wolno mu z pewnego drzewa jeść. Natomiast proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawe jest 18 werset. Nie wiem, państwo macie przed sobą Pismo Święte? Okej. Okay. 18. I Jehowa Bóg przemówił. Człowiekowi nie jest dobrze pozostawać samemu. Uczynię dla niego pomoc jako jego uzupełnienie. I proszę zwrócić uwagę, że jako uzupełnienie dla człowieka to jest powiedziane, i Jehowa Bóg kształtował ziemi wszelkie dzikie zwierzę polne i wszelkie latające i zaczął je przyprowadzać do człowieka, żeby zobaczyć, jak każde nazwie, jak nazwie z nich i jak ją człowiek nazwał, każdą duszę żyjącą, tak się nazywała. Więc założenie pierwotne Boga było, żeby pomocą dla człowieka, jako uzupełnienie, był jakiś zwierzak. No i przyprowadza mu te zwierzaki, tak? No i człowiek patrzy, mówi, nie, to nie, to nie. A no to nazwę to żyrafą, niech to będzie żyrafa. No to będzie wiewiórka i tak dalej. No tak wyobraźnie zatrudnimy. I potem 20 werset. Człowiek nadawał więc nazwy wszystkim zwierzętom domowym i latającym stworzeniom niebios i wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazła się żadna pomoc jako jego uzupełnienie. Czyli pierwotnie miał wśród zwierząt mieć uzupełnienie dla siebie. Nie wiem, ktoś by powiedział, że tu chodziło o jakiś pęd w stronę zoofilii. Ja tego tak nie nazwę, bo nie chcę urażać ludzi religijnych, ale coś tutaj jest na rzeczy. Dopiero później 21 werset jest, to też Jehowa Bóg, dopiero wtedy, Jehowa Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i gdy spał, wyjął jedno z jego żebel i zasklepił miejsce, i Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania niewiasty z żebra, które wyjął z człowieka i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy człowiek rzekł, to wreszcie jest kość z moich kości i ciało z mego ciała. Ta będzie zwana niewiastą, gdyż wzięta została z mężczyzny. O, proszę zwrócić uwagę, że są dwa opisy stwarzania, choć jest inna narracja.
Pierwszy mówi o roślinach, potem zwierzętach i potem dopiero człowiek. Natomiast w drugim rozdziale mamy, że Bóg stworzył człowieka, dał mu dopiero rośliny, a na koniec dopiero z myślą o tym, żeby dać mu jakieś uzupełnienie, stwarzał zwierzęta, no i przyprowadzał i człowiek je nazywał i mówił: nie, to nie, z żyrafą nie bardzo, z małpą też nie. No to Bóg mówi: no, no nic nie znalazł, no to mu coś uczynię, no wyjmę mu żebro, o. I z tego ulepię mu jakąś pomoc. Tak to jest w opisie. Taka jest. Nie wiem, jeśli Państwo uznajecie, że to jest jakiś opis wydarzeń chronologicznych, to taka jest chronologia. Są dwa opisy chronologiczne, które sobie przeczą. Nie ma tutaj jakiejś zastrzeżonej formy, nie, w jakiej to jest opisywane, czy jaka to ma być forma, też z różnych perspektyw jest też to ujęcie, no ale są też, jest to zbiór informacji też, tak można to powiedzieć. No tak, ale to było pisane po to, żeby tego czytelnika, który czyta, poinformować o tym, co po czym następowało. Taką to ma formę. To jest taka forma właśnie informowania, co z czego, co po czym. No i widać, że tak jakby te dwie części były pisane przez zupełnie inne osoby, które miały zupełnie inną wizję czy inne podejście do tematu, jeśli chodzi o kolejność wydarzeń. Część może być z perspektywy boskiej, a część może być z perspektywy człowieka. Także No dobrze, to co jest z perspektywy boskiej, a co jest z perspektywy człowieka? na pewno wypowiedź, kto wreszcie jest kości z moich kości, tutaj jest typowo odniesione do osoby, czyli do Adama. No ale, Tak, no, no. możemy to wywnioskować. Tak, w skrócie mówię, No bo tak. akurat w tym momencie tego głębiej nie analizowałem słowa po słowie na przykład. Część może być z boskiego czy niebiańskiego ujęcia. No ale czy pan sądzi, że jak z boskiego ujęcia to można zmienić kolejność? No przecież to było dla ludzi dane, nie dla jakichś osób, które miałyby patrzeć na to z boskiego punktu widzenia i zrozumieć w boski sposób, bo przecież ludzie mieli to czytać. Późniejsze pokolenia, więc te późniejsze pokolenia, które miały się zapoznać z tym, nie wiem jak to nazwać, sprawozdaniem czy opowiadaniem, one musiały w tym widzieć no to, co ten piszący chciał, żeby zobaczyć. On nie miał się zastanawiać, czy mam na to patrzeć z boskiego punktu widzenia, czy mam na to patrzeć z ludzkiego punktu widzenia. On czytelnik miał dostać informacje na jakiś temat, tak? O początkach. Na pewno tak, ale z jednej strony też ten opis daje wgląd tego, co w niebiosach się działo, czyli co człowiek nigdy w zasadzie nie zobaczył, bo ta informacja pochodziła z innego źródła, bo jest powiedziane, uczyńmy człowieka na przykład. No, Ale to jest relacja, no więc w relacji to cytujemy, co ktoś powiedział. No i ten autor, załóżmy jeden autor, on tutaj no przytaczał, tak? No, a Bóg powiedział, bo jest tak napisane, i przemówił Bóg, tak? No i Bóg tak powiedział. A potem jest powiedziane, a człowiek to powiedział tak. No to tak w każdym opowiadaniu jest, że są przytaczane wypowiedzi tych, którzy są no, uczestnikami jakichś zdarzeń, tak? Przytacza się, że co ten powiedział, a to ten powiedział, i jest narracja. No i mamy tutaj narrację jedną i przytaczanie wypowiedzi. No to ja nie wiem o co chodzi. Biblia jest też taką księgą, że jeden fragment nie odpowie na wszystkie pytania. Możemy sięgać do innych, tak jak też wspominałem, że Biblia jest ścisła. Jeden fragment, nawet ten z końca Biblii, nie zaprzecza temu, co jest na początku. Może chociaż na początku by się tak wydawało. Na przykład na temat stworzenia pierwszych ludzi też wypowiadał się Jezus w Ewangeliach. Na przykład, co tłumaczył kapłanom żydowskim, możemy powiedzieć, że to byli już wtedy odstępczy, bo na przykład zaczęli usprawiedliwiać rozwód. I jakie jest argument, jakim się posłużył? Czy nie do istnienia rodzaju ludzkiego na zasadach, które Bóg stworzył? I właśnie Jezus to za argument. Także to jest tylko przykład, jak Biblia się uzupełnia.
i wyjaśnia pewne rzeczy, które czytając jeden fragment, na przykład, weź pod uwagę na przykład pierwszy rozdział, czy drugi rozdział, nie wszystko może się wydawać klarowne, ale to są ścisłe informacje, ponieważ są argumentem czy źródłem do wyjawienia, można powiedzieć, szerszej perspektywy różnych kwestii, tematów. Chociażby tutaj na przykład tego, jak to znaczy małżeństwo, czy jak się zapatrywać na rozwód. Głębokie nauki biblijne można dzięki temu tłumaczyć. No akurat kwestia... Pozostało napisane, a że jeszcze w innych fragmentach zostały dodane kolejne informacje, które nie wywracają tego, co na przykład na początku zostało powiedziane, albo gdzieś tam w środku Biblii, tylko... No ja miałbym... Ja miałbym tutaj duże wątpliwości. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze sporo rozmów przeprowadzić i sporo godzin. Ja tak patrzę, która jest godzina. Powiedzmy, mam jeszcze jakieś... Ja tak myślę, że może takim rozwiązaniem to by było jakieś ustalenie tematu, bo Biblii naprawdę to można surfować we wszystkie strony i też jeszcze nawet nie załamać tematu, bo jak się jakiegoś punktu nie zakreśli na przykład tematu, to... No dobrze. No to możemy na przykład wziąć pod uwagę to, co jest wielu ludziom bardzo, bardzo bliskie, znane, bo te historie Starego Testamentu to wielu ludzi męczą, ludzie nie lubią czytać, bo to dużo czytania i dużo prawa, dużo opisów różnych takich, prawda, jak tam świątynia ma być zbudowana. Możemy wziąć pod uwagę na przykład taki temat prawdomówność Jezusa.